uspokój się na chwilę, zamknij oczy i wczuj się w ten soczysty dźwięk denerwowania. Ten dźwięk będzie nam się prawdopodobnie towarzyszył nieraz, ponieważ mam przygotowane 15 instancji tego samego presetu w grani. Chodźmy, drodzy, jestem Denis Jasnowski. Jestem tutaj dzisiaj po to, żeby przejść w końcu tryb ekstremalny z nowym zakończeniem, bo ostatnio na livestreamie byliśmy naprawdę blisko tego, jeszcze nie na swoim presecie, tylko na jakimś losowym i brakło dosłownie tyle, bo ta menda Franca oślizgła, która chodzi w jej kanałach, mi niestety przeszkodziła. Dosłownie mało brakło, ale są do tego plusy. Dzięki temu rozdałem 10 subskrypcji na czacie YouTube'owym, znaczy 10 tych subskrypcji wspierających. Ale teraz tak, lecimy, ponieważ to prawdopodobnie jest mój preset numer 3, który uwielbiam, do którego mam ściągę, który jest po prostu prosty i można to nawet w 6 minut przejść, jeżeli ma się 2 IQ. Mi trochę brakuje. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest World of Tanks Blitz. World of Tanks Blitz jest strzelanką MMO, w której możemy grać czołgami. Gra jest dostępna na wielu platformach, m.in. na PC, Macu, Androidzie, Steam Decku czy Nintendo Switch. Dostępnych tutaj ponad 400 historycznych pojazdów, ponad 31 map, więc jest co zwiedzać i co najlepsze. Słuchajcie, jestem z przyszłości, mam jednak ważniejszą informację. World of Tanks Blitz padło ofiarą inwazji Terminatorów, których celem jest John Connor, który jest przyszłością ruchu oporu. Przygotujcie swój czołg, żeby walczyć o przyszłość ludzkości. Wygrywajcie wraz z T-800 pod waszym dowództwem. A to wszystko po to, żeby krzyknąć sobie w gierce Hasta la vista, baby. Aktualnie w grze dostępny jest Battle Pass Hasta la vista, który jest inspirowany kultowym filmem Terminator 2. Od 4 do 31 stycznia gracze mają możliwość spinania się w drabince poziomów, które pozwalają na odblokowanie nagród w postaci golda, boosterów, kamuflaży, awatarów i wielu innych. Jedną z unikalnych nagród jest czołg Cyborg z kamuflażem T-800. Ale to dla tych, którzy osiągną maksymalny poziom w Battle Passie, w grze można odebrać cały pakiet Hasta la vista, który zawiera 3000 golda, 30 dni konta premium, 10 certyfikatów na 5-krotny exp, 2 certyfikaty na animowany skin Skynetu oraz legendarny awatar. Paczka może być zakupiona tylko raz, możecie oczywiście korzystać sobie ze zwykłego pasa, ale premium pas jest dla tych, którzy chcą porozwalać jeszcze więcej Terminatorów. Jeżeli jesteście fanami Terminatora oraz lubicie czołgi, to koniecznie wpalicie w link, który macie w opisie pod filmem i nie zapomnijcie o sprawdzeniu Battle Passa Hasta la vista. Wyciszenie i rozpoczynamy. Strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli czekacie na kolejne odcinki z grani. Jeżeli czekacie na kolejną grani, to też, jeżeli wyjdzie kolejna. Mamy to, to jest mój preset. Więc tak, zaczynamy od tego oczywiście, że musimy wziąć wazę. Ja dzisiaj jestem dodatkowo uszkodzony, ponieważ moje oko mi skacze prawe. Nie wiem, czegoś mi brakuje. Dobra. Jeszcze jedne drzwi. Dobra robota, babcia. Nie wiem, czy ona to zauważyła. Nie zauważyła mnie. O dziwo. No tak, trafił nam się dobry... podwójnie dobry preset. Musimy poczekać chwilkę, bo ona nie może tam być. Bo my musimy teraz zastukać u Miśka, bo my potrzebujemy klucza do auta. Ale zobaczycie zaraz wszystko, spokojnie. Już raz teleportowaliśmy przypadkiem ostatnio na live'ie ten klucz. Klucz jest tutaj. Potrzebujemy klucza do auta, ponieważ tam jest młotek. Myślę, że... Uwaga, to teraz musimy zrobić szybko. Cyk. Słyszałem już ten dźwięk. Nie. Coś popsułem. Zawsze coś się popsuje. Dwójeczka, pamiętajcie o dwójeczce, proszę. Łewos. Łapka w świetnym miejscu, babcia. I teraz tak. Na skróty. Zamykamy drzwi, ponieważ one będą resetowały jej widok. Następnie schodzimy na to specjalnie ustawione biurko, tak żeby tylko lekko muskać. Uwaga na tą rzecz. Tu. I to już pewnie wszyscy znamy. Mamy zejść do piwnicy, uspać babcie. Będziemy mieli za chwilę. Czyli robimy to w tym momencie. W tym momencie. Otwieramy to, zabieramy to. I jesteśmy już prawie w domu. Ponieważ teraz jedyne co wystarczy zrobić, to zanieść ten młotek na górę. Tylko jeszcze mamy po drodze jednego questa do zrobienia, o którym zapomniałem na live, jak przyjąłem ten mój preset. Czyli wziąć klucz do tej kanciapki, która jest pod schodami, do Harry'ego Pottera wejście. Gdyż tam... Dobra, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Nie wiadomo, gdzie się zrespiła. Ja też tak specjalnie muskam tylko tą myszką. Ze względu na samą czułość gry. Bo ja muszę mieć szybki dostęp do szybkiego odwrócenia się. Babcia? O! Ale tam wleciała! Jest włączony? Jest włączony, na szczęście. Aha, to sobie zostawiamy tu oczywiście. Troszkę zepsułem, bo powinienem już tam dawno być przy młotku. Bo teoretycznie zrobienie tego na tym presecie oznacza jednocześnie speedrunowanie tego po części. My będziemy potrzebowali jeszcze chyba jednego miejsca? Nie, chyba nie. 15 sekund znowu mamy i musimy stąd jak najszybciej odejść. No teraz tak, to bierzemy. To zostawiamy. To bierzemy. Ups. Tu idziemy. To zostawiamy. To wyciągamy. A, tego nie musimy wyciągać w sumie, bo jesteśmy uratowani teoretycznie. Bo teoretycznie w jednej z prób nie potrzebowaliśmy tego. No dobra, zauważyła mnie niestety. Oznacza to pewien problem. No nie mogę tego zrobić. Ja się muszę tutaj ustawić, bo ona mnie inaczej zauważy, nie? To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. I właśnie widzicie dlaczego ja co myszką muszę tak działać, bo ona ma jakąś taką dziwną akcelerację, która no nie powoduje tej zbyt dobrych rzeczy. Gdzie był klucz specjalny? Specjalny klucz jest... Dobra, wiem gdzie. Tylko jak ja tam dojdę na szybko? Myślałem, że to będzie bezpieczny. Ale w sumie dłużej bym tutaj siedział. Nic by z tego nie wynikło. Bo zapomniałem kompletnie, że mamy już ten klucz gotowy, tak? Bo ta zombie babcia już wyszła, nie? I teraz my musimy iść, pamiętajcie, numer 2. Chociaż w sumie już mi nie pomożecie, nie? To nie live, nikt mi będzie spamował. Przemek, wybierz dwójkę. W każdym razie musimy wybrać dwójkę, żeby wziąć klucz specjalny. Następnie udać się na górę, dać mięsko. Teoretycznie mógłbym jeszcze użyć klucza do zbrojowni. Tylko, że nie wiem, gdzie on jest akurat w tej wersji. W tym presecie. Babcia czasami się baguje, wychodzi tutaj, a to wtedy wiadomo, że jest przegranko. Jak ominąć obraz, to chyba widzicie wszyscy. Więc tutaj robimy dokładnie tak samo, jak ostatnio, tylko teraz tak, uwaga na to. Uwaga na to. Uwaga na to. Najbezpieczniej babcię uspać. Można byłoby zaryzykować i zejść, ale po co, skoro możemy ją uspać? To jest akurat fajna sprawa. I teraz tak, jedna rzecz. Zapytać się pewnie, Przemek, ale po co my się dostajemy tam na górę na strych? Bo tam na górze na strychu jest Rusty Key. My go potrzebujemy do wyjścia. I teraz tak, z tym wyjściem jest jedna sprawa. A mianowicie, że my dostajemy tam ten bolt cutter, nie? Ten do łańcuchów. I nim jednocześnie możemy też przeciąć inne rzeczy. Nie musimy tylko tamtego przecinać. I przy okazji już sobie jedną rzecz zaniesiemy na miejsce. Tak, żeby już później, wiecie, nie latać z trzema rzeczami, nie robić później wszystkiego naraz. Z tym zejdziemy, zaniesiemy to, a później przejdziemy na górę do tej windy. Windą wyjedziemy na górę i będziemy bezpieczni. I jaki timing mamy w ogóle? Nie wiem, jaki czas jest, ale to nie jest speedrun. To jest przejście w ogóle, żeby to przejść. Speedrunować to by to można było kiedyś. Kiedyś. Uwaga. Przejdzie. 3, 2, 1. Ale to nie znaczy, że wiemy, gdzie jest. Ona jest w innym miejscu. To był tylko... No właśnie, tak jak mówiłem, nie? Rozwalmy to przy okazji, my tego nie potrzebujemy. Jakaś droga, jakaś dodatkowa do wrzucenia jakiegoś przedmiotu tam się przyda. Teoretycznie mogę iść za nią w ten sposób, nie? Gorzej jak się odwróci. Poszła w prawo. Dobrze.
wynająć tutaj. No ale niestety nie poszła. Teraz jest gdzieś tutaj. Właśnie widzicie, to jest to. Z nią jest największy problem, bo ona też ma takiego niewiarygodnego speeda i nie da się jej niczym po prostu rozwalić. Nie da się jej zbagować, na razie tego nie wykryłem. Myślę, że z Miśkiem jest jakiś bug, który dałoby się tutaj wykonać. Ale też nic nadzwyczajnego. O, widzicie, to jest największy problem, jak czasami nas tak odwróci. Okej. Okay. Jesteśmy bezpieczni, bardziej niż byliśmy. I będziemy mogli sobie zejść od razu do piwnicy i uspać babcie, nie? Bo zobaczcie, mamy już pierwszą rzecz, dostałem tylko Rusty Key i Bolt Cutter. I te dwie rzeczy są w jednym miejscu. Kurczę, no i nie rozumiem, nie, ja pod myszką mam wszystko wyczyszczone, tylko po prostu gra sama z siebie czasami tak działa. Jeszcze by to skaczące oko wkurza. Tu jesteśmy bezpieczni jak coś. W pełni bezpieczni, no problemo. Najfajniejsze jest to, że ten numerek mamy, bo on jest chyba zawsze losowy, mi się wydaje. Nie wiem, czy mi wapnia brakuje, potasu czy czego. Mamy specjalny klucz, jedziemy na dół. Specjalny klucz zanosimy, tak jak ostatnio mówiłem. I idziemy uspać babcię, znowu na 15 sekund. I wtedy na górze będziemy mogli sobie pobuszować chwilę. No jest tam po prawej, nie? Czyli ja mam tutaj czyste wyjście. Super! Super! Tu fajnie jest! Tylko teraz, żeby na górze tego nie spartolić, nie? Ja teraz wychodzę tędy. Babci nie ma. Mi się wydaje, że kiedyś to było tak, że można było tylko raz tej babcie do sauny zaprowadzić. Jaki new firmware? No nie teraz. Słyszeliście? Bo ja nie. Ja nie słyszałem, gdzie ona była. Jest to dalej tak, jak było. Jest, dobra, ja się muszę upewnić. Patrzcie, ile mamy czasu dodatkowego. Widzicie to? To jest jakieś dodatkowe 10 sekund. Jeszcze tego nie liczyłem dokładnie. Ale zobaczcie, ile dodatkowego czasu mamy dzięki temu. I gdyby nie to mięsko, które tutaj wyrzuciłem, mogłem się już po prostu poddać. To już byłoby super. Bolt Cutter. Babcia się obudziła. Myślę. Gdzie ona może być? Ona tutaj nie chodzi na patrol, nie? Jest sposób na to jeden. Prawie się udało. Bo w momencie, kiedy ona wchodzi, kiedy usłyszymy ten takie otwarcie, to wtedy trzeba iść. Ale chyba za mało wysunięty byłem, dosłownie o centymetr. Ale jest dzień trzeci. Ale trzeba jeszcze, pamiętajcie, te dwie rzeczy tam donieść. Mogłem wyrzucić klucz w sumie na dół i też się poddać znowu, ale nie przystoi takie coś, nie? I tutaj jest problem, bo w tym dniu ona idzie do nas. Od razu idzie do nas. Więc trzeba ją od razu tym hałasem tak jakby zanegować. Nie wiem, czy da się wejść na górę bez zawiadomienia jej. Zawsze pamiętajcie, trzeba iść do przodu. Ojej, nie tutaj poszedłem. Zawsze trzeba iść do przodu. Babcia więcej IQ niż sąsiad tak naprawdę, bo teraz dała mi taką pułapkę chamską, że jakbym się na nie wyglebił, to już byśmy mieli mniej spokojny gameplay. Na pewno bym chyba szukał już wtedy... Nie, to było głupie. To było głupie teraz, to już takie, wiecie, pamięć mięśniowa to działała w dziwny sposób. Problem jest teraz taki, że ja muszę dalej iść na tą górę, ale powinienem zdążyć bez problemu z tym wszystkim, bo klucz mamy, Bolt Cutter jest, to bardzo fajnie. To jest tak naprawdę teraz najłatwiejsza metoda ucieczki, gdyby nie ten pająk. Wystarczy za pająkiem dobrze się pouganiać i będzie dobrze. Gdzie ten klucz jest? Where the key is? Jak on mi wyleciał poza mapę, to ja chyba teraz tutaj zejdę na... No nie no. Jest! Tutaj był!
Ale jaja. Naura chciałem powiedzieć, ale to chyba za wcześnie. Słuchajcie, nie jest źle, w mojej opinii. Dzień czwarty, czyli mamy cały czwarty i cały piąty dzień. Wystarczy, że teraz znowu zrobię to samo, czyli ją uśpię i już mamy bezpiecznie przejście na dół. Bo już wszystko mam na miejscu. Gdybym wiedział, że klucz jest tutaj, to już bym dawno był w piwnicy i bym się już uganiał z pająkiem. Z pająkobabą. Kurde, ale teraz myszka mi ścierpła. Babcia? Biegnie. Czasami mam wątpliwości, nie? Czy biegnie, czy nie. W teorii? Tak jak czułem, można tu było już przejść bez problemu. Więc to jest akurat... Moment, co to jest za klucz? Szemek, ty matole jeden. To jest klucz do sejfu. Rusty key jest w sejfie, czekaj, moment. Chciałem po specjalny klucz, mięso obok dziury. A gdzie jest reszta mojego Granny Extreme przejścia? Kurde, czyli Rusty key jest w tym. O! Weapon key tu jest. A to jak miałem klucz wcześniej? Skąd to jest weapon key? O co tu chodzi teraz? Skąd się wziął weapon key w tym miejscu? Dobra, nie mam pojęcia, ale trzeba będzie i tak jeszcze ten jeden klucz mieć, więc... Nie, nie kraszuj się. Już myślałem, że się skraszowała migierka, nie? Stałem na sam dół teraz, ale to było smutne. Przez chwilę. Kurczę, by się udało wejść tędy, to już byłoby naprawdę super. Ale bez tego jednego klucza nie mamy nawet co tam iść. To będą starania na marne. Czekamy, no, jak zwykle. Uwaga. Biegnie? Biegnie. O! Chciała wyjść! To już byłoby bardzo źle. Dobra, nic nie rzucam, idę po prostu tym samym przejściem, którym szliśmy. Już mamy praktycznie wszystkie rzeczy, które są potrzebne do ucieczki. Bo tamto kółko to nie wiem do czego jest, tak szczerze. No i grani dalej nie ma, nie? Na te 15 sekund. Jeszcze ten klucz zaczął się tak dziwnie bagować. Czyli tak, lecimy w nadziei, że wszystko pójdzie gładko. Nie wyrzucam. Widzicie, jak już to mam opanowane? Już wiem, gdzie ona jest prawie. Wstała nam jedna rzecz i to przechodzę. Jedna rzecz, słuchajcie. Babka się obudziła. To jest takie bezpieczne przejście, wiecie? Po prostu możemy wejść. Ja wiem, gdzie ona jest, tylko że mam daleko do tego boltkatera. Gdybym miał teraz pulsoksymetr, wystarczy miernik tętna, to byście widzieli, co się właśnie dzieje tutaj, nie? Tu się dzieje dużo. Teraz jest ścieżka patrolowa. Jest dziwna. Czemu się tam zatrzymała? Nie, co ty robisz? Gdzie jestem? Znowu mi się gra, o, obróciła. Mm.
jeszcze Miśka brakuje, teoretycznie. Jeszcze mogłem to z Miśkiem zrobić, ale... Nie, bo się tamta zagruje, Franca, na mnie, idziemy stąd. Zrobiłem to, zrobiłem. Za pierwszym razem po dwóch grach treningowych, żeby się wczuć. To jest naprawdę za pierwszym razem. Ile ten gameplay trwa, nawet nie wiem. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, ale moi drodzy, udało się. Obiecałem, udało się. Jedna rzecz w końcu się udała, którą obiecałem. Jak się cieszę. Teraz mam nadzieję, że wszystko jest nagrane. Ja trzy razy patrzyłem na to, czy kamerka się nagrywa, czy action ma włączone wszystko i mam nadzieję, że jest git. Ja naprawdę się cieszę niemiłosiernie z tego powodu, ponieważ naprawdę to oznacza tyle, że dalej potrafię grać w gry i opanować jakoś. Nie wiecie, jak się odbudziłem w tym momencie. Pokazuje teraz mi mniejszy wiek sprawnościowy niż mój zegarek z Garmina, który mówi, że mam więcej. Ja to żartuję. Już mi po prostu wypaliło mózg po tej grze. Mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem. Po zmaszczenia i życzę wam smacznych pierożków. Cześć!